Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy sobotę już. Jest to ten główny dzień targowania na targach gołębi. Zobaczmy, tu na pierwszym planie mamy kolegę Jarka Żuteckiego. W tle za nim jest wejście boczne na halę. Za chwilkę tam wejdziemy, będziemy dla kolegów relacjonować, co się tam dzieje. Ale przy okazji, tu patrzmy, kolega ma jakąś torbę, kartonik pod ręką. Co to jest w tym kartoniku, Jarek? Witam wszystkich hodowców. Otworzyliśmy, próbujemy to są otworzyć ulotki. Wspólny gołębnik. Tak, wspólny gołębnik. On się nazywa wspólny gołębnik Zachód. Tak wygląda. Głupie Zachód. Kolega przyjechał tu na targi między innymi rozdać te ulotki. Powiedzmy coś więcej może o tym gołębniku. On jest organizowany w miejscowości jakiej? Osiecznica. To tam, tak, gdzie tak. Ty mieszkasz. A powiedzmy, kolegę tutaj znamy. Kolegę kiedyś, 2 lata temu odwiedziliśmy przy okazji lotu z Barcelony. On wtedy miał w zeszłym roku pierwszego gołębia. W tym roku no niestety poszło mu gorzej, ale kolega w tym roku wspólnie z kolegą Jarosławem, chyba Koziną, tak? Tak, tak. Razem organizujecie wspólny gołębnik. Słyszymy nam, zagłusza troszeczkę relację samolot. Patrzymy sobie, nie, śmigłowiec, przepraszam. Kolega też w górę popatrzył, ale nic. Powiedzmy coś więcej, na ile gołębi przewidujecie ten gołębnik? Maksymalnie 700 gołębi. Maksymalnie. Od 600, nie, jeśli będzie obsada na 600 gołębi, to opłata za gołębia wynosi ile? 150 zł. 150 zł. Na stronie internetowej, podajmy adres tej strony internetowej. Można wejść sobie, zobaczyć więcej szczegółów. Nie będziemy już kolegów zanudzać, bo pewnie wszyscy czekają, co tam się dzieje na hali, jak to wygląda, ale to dobrze, zobaczymy sobie. Także do zobaczenia. Dzięki. Już jesteśmy na hali. Widzimy dużo osób zwiedzających. My tutaj tak chwilkę pokażemy, jak wygląda. Widzimy, tutaj jest wiele hodowców, tam mamy gołębie ustawione z jak co roku zawsze. To jest chyba najważniejsza uroczystość nasza. A jakieś nabytki ksiądz panuje robić? Proszę? Nabytki jakieś, zakupić jakieś? Jeszcze nie. Przyglądam się. Ale będą. Tak, tak. Na teraz pewno będzie to ksiądz pozbiera trochę i te pieniądze przeznaczy, będzie mógł właśnie na potrzeby, że tak powiem, gołębika. Także dziękujemy na razie księdzu. Dziękuję bardzo. Czy coś ksiądz jeszcze ma, może jakieś pozdrowienia dla kogoś? Pozdrowienia dla hodowców. Dobrze. Dziękujemy. I dla mistrzów. Na razie. Zobaczmy. Dziękuję. Tak wygląda hala targowa i hodowców, którzy tutaj przyjechał. I kolejnym hodowcą, którego spotkaliśmy, jest kolega Jerzy Tarasiuk. Kolega tutaj przyjechał sam czy z kimś, bo widzimy go nie dość sam. Wszyscy z kolegami cali przyjeżdżają zazwyczaj. Powiedzmy jeszcze, przedstawmy kolegę. Kolega pochodzi z oddziału Łosice. Łosice, to jest oddział numerze 385. 385. Kolegę znamy, jego gołębie bardzo często biorą udział w rywalizacji na wspólnych gołębikach. Zapytamy się kolegę też jeszcze, oprócz rywalizacji na wspólnych gołębikach, jak w tym roku poszło lotu. Jak zwykle, 10. raz rzędu wygrałem. Mistrzem zostałeś. Było to bardzo, gratulujemy, a w klasyfikacji. Ale w tym roku było najciężej. Najciężej. Już ja mówię, starego dziadka, nie męcz się tak. Starego dziadka. A Jerzy, a jak tam rywale, jak się nazywają? Powiedzmy te nazwiska, z którym przychodzi tobie najbardziej, z którym przychodzi najbardziej rywalizować. U nas w okręgu jest tam kilku takich łagodzin, Ciężopolski, to są 3 takie stare, dobre nazwiska. Dobre, my jak lotujemy nieraz na wspólnych. Tak, to są od lat zawsze, ja mówię i tak, bo tam nieraz pierwsze nie wychodzą, mówię, na koniec my ze 3 zostaniemy. To są stare, takie pewne, bo wiesz, nieraz komuś się wyda raz skoczyć, nie gdzieś tam, ale generalnie to tak, tam, tak. Tutaj na targach masz jakieś szczególne zainteresowania, jakieś gołębie chcesz kupić? Nie, no wiesz, że ja staram się swój szczep stworzyć, bo wiesz, dlatego uczestniczę we wrotach wspólnego gołębnika. Przecież to teraz miałem ten wyścig narodowy w RPA, to też mój pierwszy był z Polski. Drugi raz już wygrałem ten narodowy. Koledzy nie wiedzą, ale kolega bierze udział we wspólnych gołębikach, nie tylko w Polsce, ale właśnie w RPA. W tym roku nie tam gołębi dałeś na wspólnych? 3. I które miejsca zdobyły? No było tak, że drużynowo był 10., 19., 30., ale był pierwszy z polskich, jak ten ostatni hotspot był, to jest tam taka wyścig narodowy to się nazywa i ja to już drugi raz wygrałem, bo z 10. roku w 11., jak był finał, to ja wygrałem 11. i teraz 14. To już
dwa razy z Polski to wygrałem. Czyli koledze, gratulujemy. Na razie zakończymy, będzie proszę. Hodowców też może, pytać może, o może kolega się skusi. Nie duże za wygrane są. U niemieckiego, pana Horsta Menzel, a zarazem wiceprezydenta FCI. Serdecznie witam prezydenta Związku Węgierskiego, wiceprezydenta FCI Istvana Bartosza, organizatora najbliższej olimpiady w Budapeszcie. Serdecznie witam naszych wypróbowanych przyjaciół za południowej granicy, prezydentów Związku Słowackiego, długoletniego prezydenta Juraja Kurka i obecnego też długoletniego prezydenta Daniela Dudzika, który czuje się prawie jak Polak. Juraj. Dobra. Oddaję głos panu prezydentowi Menzlowi. Na pewno będzie chciał was pozdrowić. Lieber Präsident Kavala, lieber Freund Jan, ich bin sehr froh und glücklich, dass ich als Ehrenpräsident des Deutschen Verbandes die Ehre habe, Ihnen die Grüße unseres Präsidenten Richard Groß und unserer Mitglieder von Deutschland für diese hervorragende Veranstaltung auszurichten. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem w imieniu naszego prezydenta z Niemiec być tutaj zaproszony i uczestniczyć w tej uroczystości. Hier in Polen fühlen wir uns als deutsche Züchter sehr wohl und es ist berauschend, diese Menge hier zu sehen und es ist um den Brieftaubensport nicht bange. Wir haben ein Hobby, das uns ausfüllt und das auch in Zukunft lebenswert und liebenswert sein wird. Jako prezydent i hodowca bardzo dobrze się czuję tutaj w Polsce między tyloma hodowcami i zawsze bardzo chętnie tu przyjeżdżam. Und so lassen Sie uns bitte gemeinsam unsere Sieger feiern und uns freuen auf die bevorstehende Ausstellungs- und Flugsaison. Und damit möchte ich Ihnen unseren herzlichen Gruß mit auf den Weg geben, nämlich, lieber Präsident, liebe Züchter hier, herzlich guten Flug! Serdecznie zapraszam do wręczenia nagród. Bardzo się cieszę, że możemy tu być i wszystkim tu życzę dobrego lotu. Prezydent Bardo Istvan nie ma tłumacza. My się rozumiemy, prawda? Dlatego ja wam postaram się powiedzieć to, co on myśli, bo wiem, co by chciał przekazać. Istvan, bardzo cię proszę. Hát ez nagyon szép dolog, és Magyar Szövetség nevében nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Gratulálok a Jan Kavaler barátomnak ez a szép kiállításhoz, és mindenkit invitálok jövőre 2015-ben Budapestre, Postogalamb olimpiára. On tradycyjnie, tak jak zawsze, Bartosz mówi, że Polakom nie trzeba mówić, bo to jest przysłowie stare, że Polak, Węgier, dwa bratanki i do wódki, znaczy do szabli i do szklanki. I serdecznie was zapraszam na olimpiadę do Budapesztu. Dziękuję. Natomiast nasi Słowacy, koledzy, to nie trzeba tłumaczyć, tak Polacy. Ważne damy, ważne pani, przede wszystkim chcę podziękować przedstawicielom Polskiego Związku, hlavne panovi Janovi Kavalerovi, prezidentovi zväzu, že nás opäť ako takmer každý rok pozval na vašu celopolskú výstavu. Vždycky človek má dobrý pocit, keď príde na vašu výstavu, lebo keď sa tak pozrie, tak mám z toho dobrý pocit, že to chovateľstvo vždycky rastie a že nás stále viac a viac, i keď u nás už to tak nie je. Takže vám prajem, aby vždycky vaše výstavy boli tak zaplnené, aby vaše preteky, vyniky boli tak obsadené počtami holubov,
a aby naďalej tie výsledky, ktoré ste dosiahli na našej olympiáde, ktorú sme organizovali v Nitre, aby ste zopakovali na stredoeurópskej alebo európskej výstave v Brne a takisto na olympiáde v Budapešti, kde pred chvíľočkou nás pozval viceprezident IFCI pán Bardoš. Nech sa všetkým dobre darí, aby ste boli zdraví a mali veľa, veľa radosti z poštových holubov. Ďakujem. Dziękuję naszym miłym gościom na razie. Oddajemy głos panu prezydentowi Maśnicy, który poprowadzi wręczenie nagród mistrzom Polski. Bądźcie dla nich łaskawi. Bardzo, bardzo to proszę. Szanowni zebrani, przystępujemy do prezentacji mistrzów i przodowników w uzawodnictwie generalnym Mistrzostwie Polski za 2013 rok. Puchary i szarfy Generalnego Mistrzostwa Polski wręczają wiceprezydent Światowej Federacji FCI Horst Menzel i prezydent Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Jan Kawalek. Mistrzem Polski w Generalnym Mistrzostwie Polskim został pan Olesiak Zbigniew z Okręgu Śląsk Wschód, oddział Myszków. Prosimy bardzo pana Olesiaka na podium. Mistrzem został pan Żok Adolf i Zbigniew, Okręg Katowice, oddział Chorzów. Mistrzem tej kategorii został pan Kaczmarski Zbigniew, Okręg Konin, oddział Turek. Przodownikiem tej kategorii został pan Wiesław Młot, Okręg Kalisz, oddział Sysowicko-Szczesowski. Przodownikiem tej kategorii został pan Trela Artur, Okręg Śląsk Wschód, oddział Sosnowiec. Przodownikiem tej kategorii zostało państwo Łepu Krzysztof, Ireneusz i Dorota, Okręg Zielona Góra, oddział Żary.
czwartym przodownikiem pan Karol Grabowski, okręg Opole, oddział Ozimek. Piątym przodownikiem panowie Żurecki, Piotr i Marcin, okręg Kalisz, oddział Kępno. Szóstym przodownikiem tej kategorii został pan Gola Rudolf, okręg Katowice, oddział Toszek. Siódmym przodownikiem tej kategorii został pan Baruch Stanisław, okręg Kraków, oddział Nowe Brzesko. Ósmym przodownikiem tej kategorii został Rochol Władysław i Piechian, okręg Wrocław, oddział Czepnica. Dziewiątym przodownikiem tej kategorii został pan Sarzyński Arkadiusz, okręg Wosławek, oddział Wąbrzeźno. Dziesiątym przodownikiem tej kategorii został pan Trybus Zygfryd, okręg Opole Południe, oddział Bielawa Raciborska. Prosimy bardzo o fanfary dla zwycięzców. Dziękuję bardzo.
chwila na zdjęcia.